Witajcie w Moto Angeles Chill Out Zone. To jest miejsce nad basenem, gdzie po treningach odpalamy piwko i imprezy. Ja już dzisiaj trenowałem, pamiętajcie, proszę, nigdy nie wsiadajcie na motocykle po spożyciu alkoholu. Tutaj w Hiszpanii małe piwka dobrze nastrajają do tego, żeby pogadać o kolejnym błędzie, który nagminnie popełniacie jeżdżąc na torze. Co to jest? To jest brak wykorzystania całej szerokości toru podczas waszych przejazdów. Robicie okrążenia na znacznie węższej szerokości toru, niż moglibyście to zrobić, pomimo tego, że jest mnóstwo dostępnego miejsca. Zobaczcie to na przykładzie jednego z moich serdecznych kolegów, który właśnie podesłał mi jeden z filmów do analizy. To jest film z Radomia. Zobaczcie, właśnie teraz wjeżdża, zbliża się do zakrętu. Po pierwsze, atakuje ten zakręt bardzo wąsko, to znaczy, że musi używać węższych kątów, większych złożeń motocykla. Teraz wchodzi, dodaje mocno gazu, ale zobaczcie, w którym kierunku. Pozostaje w złożeniu, wychodzi. Czy wykorzystał cały tor? Nie, skąd? Wykorzystał może 2 metry od linii wyjazdu. Co to oznacza? Oznacza to, że pozostawał zbyt długo w zbyt dużym złożeniu. Nie wiem, czy widzieliście niestabilność, która tam się wydarzyła. Odkręcił gaz, złapał uślizg, prawdopodobnie kleksa takiego, jakby zobaczył kichającego Chińczyka. Bum! Jedzie ekstremalnie, jego celem nie jest wyjście szeroko, nie może odprostować motocykla i dodać bezpiecznie gazu, jechać w efekcie dużo szybciej. W ogóle nie widzi tego, że ten tor jest szeroki, przekraczając czasem limity przyczepności. Jedziecie dużo wolniej, pewnie zastanawiacie się dlaczego. No właśnie dlatego. Zobaczmy na kolejny przykład. To jest przejazd przez długi zakręt w Radomiu, który możemy nazwać dużą patelnią. Zobaczcie znowu. Dobre złożenie, wszystko się zgadza, ale zamiast tu odprostować motocykl i wychodzić, zobaczcie, ciągle zakręcamy, nie wykorzystujemy przyspieszenia, ponieważ na złożonym motocyklu nie możemy odkręcić do końca gazu. Zobaczcie, to jest miejsce, gdzie motocyklista powinien się znajdować. W tym konkretnym wyjściu. Zobaczcie tutaj, gdzie jest miejsce, gdzie motocyklista się powinien znajdować na wyjściu z tego pierwszego zakrętu. To są nasze problemy. Nie wykorzystujemy całej nitki toru. Jeżeli na torze Poznań masz, jadąc 600, 1000, masz czasy powyżej minuty 55, to znaczy, że tobie się tylko wydaje, że ty jesteś na torze Poznań. Tak naprawdę jesteś u Charlie'ego w fabryce czekolady. Cieszysz się złożeniami, odkręceniami gazu w jakichś bezsensownych kierunkach. Bezsensownych z punktu widzenia skuteczności, szybkości przejazdu, bo jeżeli to ci sprawia przyjemność, to super. Dobry motocyklista to szczęśliwy motocyklista, ale jesteś zagrożony, to jest niebezpieczne, bo odprostowując motocykl, dając więcej gazu, ale w innym kierunku, jesteś dużo bardziej bezpieczny, bo masz więcej opony na asfalcie, po prostu. Więc wykorzystanie całego toru, pewnych punktów, które trzeba sobie połączyć, ale opartych o skrajne części toru, jest zasadnicze. Wykorzystywanie tylko odrobiny toru, tylko niewielkiej szerokości toru, jest zdecydowanie największym błędem, jaki 90% ludzi amatorsko jeżdżących po torach popełnia. I to jest coś, co powinniście zaadresować w swoich treningach. Nie jeździć bez sensu, nie jeździć bez sensu złą linią i powodować uślizgi, wywrotki, gdzie tak naprawdę możemy jechać dużo spokojniej, ale prawidłową linią i będziecie dublować ludzi, którzy jadą ekstremalnie, ale złą linią. Postarajcie się to poprawić, postarajcie się zwrócić na to uwagę. Przed przyjazdem na tor zaplanujcie swój przejazd. Musicie wjechać do apeksu, od apeksu szeroko, maksymalnie do zewnętrznej, znowu wejść do apeksu od maksymalnie, powiedzmy, lewej strony, jeżeli to jest zakręt w prawo, a potem wyjść maksymalnie szeroko. Oczywiście są specyficzne jeszcze zakręty, nie zawsze apeks jest centrum geometrycznym. Czasem mamy duże patelnie, gdzie trzeba wpaść, zakręcić i wyjść. Okej, to są techniczne aspekty, ale 80% przejazdu przez tor da się w dosyć łatwy sposób uporządkować. I zapytajcie bardziej doświadczonych kolegów, jeżeli takich macie. Jeżeli nie, to zapytajcie instruktorów. Przyjeżdżajcie do nas na tydzień, my to wam dokładnie wytłumaczymy, wbijajcie do nas na wakacje, ale nad tym aspektem pracujcie,
to jest naprawdę około 90% problemu i możecie zobaczyć, tak jak na przykładzie Szymona, możecie jechać ekstremalnie, Szymon jest świetny technicznie, ale co z tego, jeżeli brakuje mu grubych sekund, ponieważ jedzie po torze, który tylko, tylko z nazwy przypomina ten, na którym się znajduje. Ok? Pozdrawiam, do następnego.